serdecznie Państwa witam i bardzo cieszę się, że mogę zaprezentować to, co zbieram od dosyć dawna. Była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, więc bardzo dużo materiałów zebrałem właśnie na temat I wojny światowej, jakie działania były prowadzone tutaj na terenie naszej gminy. To wszystko można oczywiście znaleźć na stronie internetowej, ale no nie, wiem, że nie każdy zagląda. Wiem, że obcy zaglądają, swoi z rzadka. I taka prezentacja tutaj, myślę, że ma sens. Wtedy też zaczęło się interesować, kto brał udział, ile osób w tej wojnie. W tej wojnie, która była no, zwycięska dla Polski, bo odzyskaliśmy niepodległość. Nie będę skupiał się na innych rzeczach, natomiast zaczniemy sobie tak od początku, chronologicznie. Pierwsza wojna światowa trwała od 28 lipca 1914 roku do 11 listopada 1918. Jak wspomina Janina Romanowska, tam można właśnie zobaczyć książki, wspomnienia Janiny Romanowskiej, właścicielki Ruszelczyc, trzytomowe, monumentalne wydawnictwo. Też tam troszeczkę swojego grosza włożyłem w to, że to akurat zostało wydane. I ona bardzo dokładnie opisuje właśnie jak na terenie, jak zaczęła się pierwsza wojna światowa, co tutaj na terenie się działo. No, nie mogła powiedzieć dokładnie, bo no, wszyscy wyjechali w tym czasie i no, zarówno duchowieństwo, jak i właściciele ziemscy. Tu były pustki, Rosjanie zajęli Krzywcze, zajęli Babice, okoliczne miejscowości i tutaj się rządzili. No, też dużo uchodźców z różnych miejscowości właśnie fortecznych zostało ulokowanych i Krzywczy, i Ruszelczyca. Oni właśnie zajmowali te budynki folwarczne, dwory. No i tutaj można powiedzieć tak, to życie po prostu trwało. Jak wspomina Janina Romanowska, wsie wyludniły się z mężczyzn powołanych do wojska. W Ruszelczycy jest około 70 osób, co szacunkowo z całej gminy daje liczbę około 700 osób. To jest taki szacunek, że tylko z terenu naszej gminy do wojska właśnie, co Janusz mówił, właśnie w trybie poboru wojennego, no około tyle osób zostało wziętych do wojska. Też próbowałem właśnie przez stronę internetową prosić właśnie o tym uratuj pamięć swojego dziadka, ale no niestety bardzo mało osób się odezwało, ale niemniej jednak wertując różne strony internetowe udało mi się ustalić 90 osób, które są na liście strat I wojny światowej. Austriacy bardzo dokładnie wszystko rejestrowali, co ileś miesięcy wydawali specjalny biuletyn, na którym była lista strat, zarówno osób zaginionych, jeżeli były informacje, to też niewola, czy osób, które zostały, które po prostu zginęły. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że w działaniach wojennych brali udział zarówno Polacy, Rusini, jak i Żydzi. Właściciel Babic Stanisław Radomyski wyposażył około 20 osób, które walczyły w oddziałach Legionów Polskich. Na miejsce koncentracji poprowadził urządca Radomyskiego Mittelstedt, znakomity jeździec. Wiadomo, że z tej grupy zginęły dwie osoby, między innymi pan Trojan. Postać to dla Babic też taka, no, która dużo włożyła właśnie zarówno własnych środków, jak i właśnie takiej patriotycznej postawy właśnie w odzyskanie niepodległości. Bachów Krążki brał udział w działaniach wojennych pan Piejko i Witold Gajewski. Skrzywczy na frontach I wojny światowej walczyli Szymon Orłowski, Daniel Orłowski, Bazylii Pusz, Jan Naleśnik, Roch Pantuła, pan Rakoczy. Nie udało mi się ustalić imienia
Gustaw i Józef Dudziński, Jan Tomaszewski, Antoni Kornatowicz, Jan i Walerian Bukowski. Później będą jeszcze biogramy innych osób, które, ale już właśnie ze zdjęciami. Z Ruszelczyc, tak jak wspomniano, brał udział m.in. Kazimierz Sapa oraz pan Kuzyk. Tak jak powiedziałem, około 70 osób było na wojnie, ale ich personalia nie udało się mi ustalić. Ze Skokowa I wojny światowej brali udział Józef Lach w armii Halera i Wojciech Bury. Franciszek Goleniowski również, będąc w czynnej służbie, wzięty do niewoli rosyjskiej, spędził na Sybirze 7 lat. Z Woli Krzywieckiej w walkach brali udział bracia Pawłoscy, Jan i Michał. Ten pierwszy zginął, również z tej miejscowości wojenne fronty zwiedził pan Pela. Też nie udało mi się ustalić imienia. I tutaj już mamy takie króciutkie biograniki. Franciszek Wolański, wielu z nas bardzo dobrze pamięta. Kościelny od 28 roku chyba do 70, no do lat 80, także prawie 50 lat. Służył w jednostce sapelskiej na pograniczu Włoch i Francji. W walkach brał udział również jego brat Wojciech. Tutaj obydwaj są na zdjęciu. No i dzięki właśnie panu Franciszkowi, który zawsze, gdy tylko jakaś chwila była, zawsze opowiadał o tych działaniach wojennych, zafascynował mnie historią, tymi opowiadaniami pięknymi o okrutnościach I, II wojny światowej, wlatując tutaj i po francusku, i po rosyjsku, i po włosku. Takie wstawki dawał, że no, będąc dzieckiem, no, nie rozumiałem tego, takich właśnie, dlaczego tak mówi. Dopiero po latach mi się te wszystkie rzeczy jakoś sklejały w całość. Szczepan Rostecki brał udział w obronie twierdzy Przemyśl. Urodzony zamieszkały w Woli Krzywieckiej. Po zdobyciu twierdzy przez Rosjan został wzięty do niewoli, z której szczęśliwie powrócił po zesłaniu na Sybir. Też pana Szczepana dobrze znałem, bo później przez wiele lat mieszkał w Krzywczy. Był ogrodnikiem, miał swoje poletko pomidorów malinowych, nasiona mam właśnie od niego, przez 50 lat malinówka właśnie pana Szczepana. August Pasiżur, krzywiecki organista, brał udział w działaniach wojennych i został ranny. Jest on tutaj, siedzi pierwszy od prawej. No, można tutaj też zobaczyć właśnie, jak siostry wyglądały, czy wyglądały tak samo. Oj, nie wyglądały. Także mój dziadek brał udział w I wojnie światowej, Michał Haszczyn. Zaginął i no, nie wiadomo, co się z nim stało. Także no, to jest też zagadka dla mnie. Także stryjek Jan Wesołowski. Tutaj sobie stoi w pierwszym rzędzie stoi. Drugi od lewej strony. Również ludność pochodzenia żydowskiego, Żydzi też zostali wcieleni do armii podczas tego poboru. I tutaj mamy Halima Ringla z Krzywczy. Brał udział w walkach w Rumunii, a jego dwaj krewni służyli w 5. Batalionie 10. Brygadzie CK Armii. I Jakub Ryngiel, właśnie jego brat, stoi tutaj pierwszy od lewej. No co ciekawe, to jeszcze dom Ringlów stoi tutaj w Krzywczy. Wprawdzie już nikt tam nie mieszka, ale jeszcze stoi. Henryk Błoński, jako słuchacz studium nauczycielskiego w Rzeszowie, brał udział w rozbrajaniu Austriaków. Henryk Błoński jest pochodzenia z Babic, dyrektor szkoły w Babicach, nauczyciel, też postać dosyć zasłużona dla Babic, a z tego powodu, że napisał dosyć obszerne wspomnienia o mieszkańcach Babic. I to no, są akurat w moim posiadaniu te wspomnienia.
Michał Czarnecki wstąpił do wojska jako ochotnik w 1918 roku. Walczył z Ukraińcami o Przemyśl i walczył o Lwów. W 1920 roku z bolszewikami na froncie południowym od Lwowa aż po Kijów. Służył w 10. Pułku Artylerii Ciężkiej. Aresztowany przez Niemców, został rozstrzelany 27 maja 1944 roku w więzieniu przy ulicy Montelupi w Krakowie. Trzeba tutaj dodać, że podczas II wojny światowej był on pierwszym dowódcą Armii Krajowej na teren właśnie tutaj Krzywczy. To była placówka o kryptonimie Klara. I tak jeszcze dodam, że właśnie rodzina postarała się o taki symboliczny jego nagrobek na cmentarzu w Krzywczy. Myślę, że naprawdę zasługuje na to, żeby pamięć o nim trwała. Adam Keller, urodzony w 1898 roku w Jasielnicy Rozsielnej. W roku 1918 brał udział w walkach o Przemyśl, za co został znaczony Gwiazdą Przemyśla. W 1920 roku brał udział w walkach z bolszewikami, za co został odznaczony pamiątkowym medalem za wojnę 1918-21. W 1922 roku żenił się z Marianną Rostecką z Woli Krzywieckiej. Zginął od strzału w tył głowy o Staszkowie 27 kwietnia 1940 roku. I tak troszeczkę też jest rodzinnie związany, gdyż wynajmował mojego dziadka stancję, gdyż był policjantem najpierw w Krzywczy, a później w Babicach. Adolf Męciński od 1 listopada 1918 do 16 maja 1920 w obronie Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. 11 kwietnia otrzymuje Gwiazdę Przemyśla nadaną przez gminę miasta Królewskiego za dzielną obronę tego grodu. Po oswobodzeniu Przemyśla walczył w obronie Lwowa. Na stronie internetowej jest dosyć tak obszerna jego biografia. I na koniec sobie zostawiłem taką postać, tragiczną postać, a powiem dlaczego. Dlatego, że no jest to człowiek, który no bardzo pięknie zapisał się w historii, można powiedzieć, tych walk wyzwoleńczych. Piękną kartę zapisał Stanisław Koszyl z Babic. Do wojska wstąpił w 1912 roku. Walczył podczas I wojny światowej na różnych frontach, między innymi włoskim. Wstąpił do oddziałów legionowych. Można powiedzieć, jest to taki jedyny znany legionista z imienia i nazwiska, który ma, no powiedzmy, ugruntowaną biografię tutaj z naszego terenu. Nie ma drugiej takiej osoby, która by przeszła te wszystkie szczeble. Może przeszła, ale no nie jest to pewne. Tutaj mamy pewne źródła, zdjęcia w mundurze legionowym, później z I wojny światowej w mundurze legionowym, w mundurze już niepodległej Polski. W 1918 roku przeniesiony do Przemyśla, gdzie brał udział w jego obronie przed Ukraińcami. Za swoje zasługi został znaczony Gwiazdą Przemyśla. No i to jest chyba jego kara też, gdyż później był przez wiele lat był policjantem w Babicach, osoba niezmiernie wykształcona, 4 języki w piśmie i mowie. Proszę mi dzisiaj pokazać takiego człowieka w Babicach. Projektował domy, można tak powiedzieć. Był geodetą. Pełnił funkcję wójta. Później sekretarza. I tutaj zaczęły się jego problemy, gdyż nie był lubiany w Babicach. No taka osobowość, która sama zaprojektowała sobie dom, która projektowała osobom, które chodziły do urzędu i przedstawiały plan domu, no nie była lubiona. Nie była też lubiona przez Ukraińców. Fake newsy to nie są wymysły dzisiejszych czasów. Fake newsy z tamtych czasów do dziś jest bardzo trudno zlikwidować. Tutaj dodam, że zginął
niewyjaśnionych okolicznościach, to znaczy został prowadzony przez armię UPA w lasach koło Mielnowa. Ma swoje upamiętnienie w Krasiczynie. I w okresie II wojny światowej był zarządcą Ligenschaftu w Babicach. I z tego powodu został nazwany zdrajcą, sprzedawczykiem, a prawdopodobnie jako oficer kontrwywiadu pełnił tam taką samą rolę jak na przykład krzywczy Marian Filip, który też był sekretarzem w Wehrmachcie i był w Armii Krajowej. Trudno mi odnosić się właśnie do Babic, bo Babice były w strukturach Armii Krajowej Dubieckiej. Jednocześnie w batalionach działały tutaj bataliony chłopskie, więc być może z którymiś strukturami był związany. Też oskarżenia były takie, że skazywał ludzi do Oświęcimia i w roku 2018 jego córka chciała jakoś upamiętnić, bo nie ma swojego grobu, więc postanowiła, tutaj jeszcze włączyły się z Przemyśla, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, która miała tą gwiazdę na tym nagrobku jego przytwierdzić. No i uczystości zostały przygotowane. Rozpoczął się wielki szum w Babicach, że nie wolno zdrajcy upamiętnić, bo on robił to, to i to. Jeżeli ktoś zna elementarną historię II wojny światowej, to wie, że działało państwo podziemne. I państwo podziemne wydawało na takie osoby wyroki śmierci. Między innymi taki wyrok śmierci został wydany w Ruszelczycach na kierownika spółdzielni. Druga sprawa, po wojnie takie osoby były sądzone przez służbę bezpieczeństwa, przez państwo i też miały, gdyby to było prawda, tak? I też miały kary. Trzeci argument to jest też taki, że w Babicach po II wojnie światowej, co drugim domu, był pistolet, karabin, granat i za takie rzeczy, za mniejsze rzeczy ludzie w tym czasie ginęli. Ale ta plotka, tak jak powiedziałem, jest dla rodziny do dziś niewyobrażalnym ciężarem. Oczywiście w tym czasie, gdy to się wydarzyło, czyli w 2018 roku, ta wiedza, nie posiadałem tej wiedzy, którą posiadam w tej chwili. Dlatego też zostałem oskarżony o to, że ukrywałem tą wiedzę przed osobami, które organizowały tą imprezę. Jednak powstał ten właśnie symboliczny grób w pamięci Stanisława Eustachego Koszyla, legionisty, jak obrońcy Królewskiego Miasta Przemyśla w 1918-19 roku. Wywalczona właśnie przez tych chłopaków, młodych chłopaków, którzy już dzisiaj nie żyją, wtedy byli młodzi, wycierpiana na katordze w Sybiru, też przez te osoby, które zamieszkiwały naszą gminę, a tam na Sybirze i w okopach to tylko marzenia, modlitwy, aż odzyskaliśmy niepodległość. Dziękuję. O, bardzo istotne jeszcze to jest do postaci Stanisława Koszyla. Córka właśnie po tym incydencie zwróciła się do
Instytutu Pamięci Narodowej o przeprowadzenie śledztwa. I Instytut Narodowy przeprowadził śledztwo, nie wykrył właśnie tych spraw związanych z jego zdradą. Stwierdził właśnie tylko jedynie, że właśnie został uprowadzony z Mielnowa i to zrobiła Ukraińska Armia Powstańcza. Tak, żeby tylko zamknąć. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Proszę się czuć u siebie.